Witam serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie niesamowity numer, jaki ukraińskie służby wycięły dużej części świata ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Dlaczego Rosji? Ano dlatego, że za sprawą pewnej mistyfikacji obnażyli, że rzeczywiście Rosjanie wykańczają niewygodnych dla Kremla ludzi, robią to m.in. na terenie Ukrainy, wrabiając niejako Ukraińców to, że są dzikim krajem, w którym niewygodni ludzie giną. A dlaczego Rosję i Niemcy? Ano dlatego, że Ukraińcy ogłosili, że rosyjskie służby zlikwidowały na terenie Ukrainy niewygodnego dla Rosji dziennikarza Arkadija Babchenko. Tam bardzo dużą oprawę do tego zrobili, tam kałuża krwi, inne tego typu rzeczy i oskarżyli o to otwarcie Rosję. Rosja oczywiście zaprzeczyła, co tutaj ma mniejsze znaczenie, ale większe znaczenie ma to, że Niemcy oraz Wielka Brytania natychmiast skrytykowali Rosję i powiedzieli, że tak, tutaj potępiamy ten akt terroryzmu, że w ogóle Putin, ty się wstydź, jak ty tak możesz, bla, 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 bla. I najważniejsze, nasze służby potwierdziły, że to dokonali Rosjanie i Rosjanie są w ogóle wypchnięci w tym momencie, bla, 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 bla. Czyli potwierdzili, że jest tak, jak mówią Ukraińcy, Putin zły. No, cały PiS problem polega na tym, że ten Arkadij Babchenko kilka dni później, chyba dwa, pojawił się na konferencji prasowej i wyglądał całkowicie na żywego. I tutaj powstaje pytanie, jakim cudem niemieckie i brytyjskie służby potwierdziły, że Rosjanie zabili faceta, który żyje? Jak dla mnie, to oba te kraje są w tym momencie całkowicie skompromitowane, no bo, kurczę, albo ich politycy kłamią w żywe oczy i mówią, że mają informacje od służb, których rzeczywiście nie posiadają, albo też te służby oszukują swoich własnych polityków. Za mnie to jest gorsze. W każdym razie i w jednym i w drugim przypadku no, nie należy tymże służbom kompletnie ufać i tym krajom nie należy kompletnie ufać. Przypomnijmy, że w przypadku Wielkiej Brytanii to będzie już co najmniej drugi raz w ostatnich kilkudziesięciu latach. Pamiętacie może inwazję na Irak, tą drugą, jak amerykańskie i brytyjskie służby rzekomo ustaliły, że Hussein ma broń masowej zagłady i trzeba natychmiast zaatakować Irak, bo jak nie, to jej użyje przeciwko światu, a potem się okazało, że nie ma i że była inwazja na Bogu Ducha w inny kraj, tylko dlatego, że albo Amerykanie i Brytyjczycy oszukali, albo Amerykanie i Brytyjczycy zostali wprowadzeni w błąd przez ich własne służby i też oszukały. Także kompletna kompromitacja służb tych dwóch krajów Zachodu. Na szczęście Polska no, tylko skrytykowała oczywiście z automatu Rosję. Natomiast no, nie zdążyła powiedzieć, czy też nie powiedziała, że polskie służby coś ustalały. Także Polska skompromitowana nie jest. Polska tylko jak zwykle jest za bardzo wyrywna. Natomiast na czym polega to ujawnienie kompromitacja Rosjan? Ano dlatego, że dzięki całej tej mistyfikacji ukraińskie służby po pierwsze udowodniły, że są cwańsor od służb rosyjskich, ponieważ tego faceta rzeczywiście, o tym za chwilkę będę mówił, Rosjanie chcieli kropnąć, no i nie kropnęli, a jednocześnie rosyjskie służby uwierzyły, że ten Arkadij Babchenko został zlikwidowany i wypłaciły kasę za jego zlikwidowanie, rozumiecie? To znaczy, że ukraińskie służby przechytrzyły Rosjan. No a dzięki temu, że służby rosyjskie, oczywiście przez pośrednika, bo tam był zwerbowany człowiek, który był zleceniodawca, który zwerbował pośrednika i ten pośrednik werbował dopiero speców od mokrej roboty. No ale skoro kasa przeszła, a pochodziła, no pierwotnie pochodziła z Rosji i była zapłata za zlikwidowanie tego Arkadija Babchenko, to znaczy, że miał być zlikwidowany, nie? To jest ostateczny dowód na to, że zlecenie na faceta było. Jednocześnie bez konieczności tego, żeby facet tą śmierć poniósł. Także ukraińskim służbom się udało. O Rosjanach no, ujawniono to, co większość ludzi już od dawna wiedziało, czyli że w Rosji jak jesteś no, nieprzychylny Putinowi, się Putinowi stawiasz, no to twoje, nazwijmy to,
życie może się skończyć bardzo szybko i bardzo gwałtownie. No i jednocześnie udowodniono, że na teren Rosji udaje się tym ludziom po prostu przeniknąć, prawda? Przepraszam, na teren Ukrainy udaje się tym ludziom przeniknąć i robią całą masę różnych prowokacji, jak na przykład ostrzeliwują sobie z ręcznych granatników polski konsulat i robią wiele, wiele innych rzeczy. Także wielki sukces ukraińskich służb. Jak to dokładnie przebiegało? No, przebiegało mniej więcej tak, że ukraińskie służby ustaliły, kto chodzi i szuka speców od mokrej roboty, żeby wykończyć kilku ludzi. Tam bodajże 40 było. No i podstawili temu zleceniu, temu pośrednikowi odpowiednią osobę. Dzięki temu wiedzieli, że jest zlecenie na konkretnego typa, między innymi na tego Arkadija Babczenko, poszli do niego jakiś czas temu, podobno miesiąc, czyli bardzo długo to trwało, i powiedzieli mu wprost: słuchaj, tu jest na ciebie, dosłownie jak w Killerze, w takim filmie, nie? Jest to na ciebie zlecenie, no i sugerujemy, żebyś współpracował, no oczywiście możesz zwiać na zachód, nie ma problemu, no ale cholera wie, czy Putin z kolegami nie wyślą tam też kogoś za tobą, a tak jak będzie nagłośnione, to jest szansa, że nie zrobią. No i facet poszedł na współpracę. Zrobili niesamowitą mistyfikację, ponieważ upozorowali strzał w tył głowy w jego własnym mieszkaniu, w mieszkaniu, w którym była również żona. Żona podobno niczym nie wiedziała. Albo była fantastyczną aktorką, ale mówią, że o niczym nie wiedziała. Mówią, że po prostu ktoś wszedł, słyszała strzał, nagle widzi męża w kałuży krwi, no wezwała karetkę, karetka przyjechała i tak facet nie przeżył. No to szczerze mówiąc, no ja nie wiem, co to za żona, to że tak nie sprawdziła, czy facet ma puls, czy oddycha, nie? Może, bo tego nie doczytałem, może było powiedziane, że niby zmarł w karetce, nie? W każdym razie kompletnie żona nic nie wiedziała, niezłą traumą musiała przeżyć, bo to kilka dni trwało, myślała, że męża pochowała. Zresztą ten Babczenko na konferencji prasowej przeprosił tą żonę, no i, ale powiedział, że no nie mogła nic wiedzieć, bo to musiało wyglądać wyjątkowo autentycznie, między innymi to jej cierpienie, dosłownie jak na filmach. W międzyczasie, jak on był martwy, rzekomo, to ukraińskie służby zdobyły niezbite dowody, że rzeczywiście miał być na faceta przygotowany zamach. No, między innymi dlatego, że kasa po prostu poszła, zostało wypłacone pieniądze za zlecenie, ponieważ Rosjanie zapłacili i są dowody na to, że te pieniądze pochodzą z Rosji, to znaczy, że no, Rosja cynicznie kłamała, że to nie ona, no bo Rosjanie oczywiście mówili, że nie ma dowodów, że to nie my i tak dalej, wszystkiego się wypierali. No, no, może to nie oni, ale oni zapłacili, także bardzo dziwna opcja, totalna demaskacja, jak że Niemcy i Brytyjczycy potwierdzili, że tak, ich służby potwierdzają, że to też. No to już mówiłem, no i dzisiaj wszystko ujawniono. Jakie to ma znaczenie? No, ma znaczenie dla Ukraińców bardzo duże. Pamiętajmy, że Ukraina jest w stanie faktycznej wojny z Rosją. Teoretycznie to nie jest wojna. Teoretycznie to jest tak, że są dwie zbuntowane republiki ukraińskie i tam teoretycznie są separatyści i Ukraina to zwalcza tych separatystów i Rosja się odcina od tych separatystów, w ogóle twierdzą, że nie mają z nimi kompletnie nic wspólnego. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda, a o Krymie to już chyba wszyscy zapomnieli. Zresztą Putin w ogóle zbudował most na ten Krym, więc już jest terytorium Rosji i w ogóle chyba wszyscy zapomnieli. Społeczność międzynarodowa też już chyba ma serdecznie dosyć Krymu, co też pokazuje, jak bardzo społeczność międzynarodowa no ma to gdzieś, nie? Przypomnijmy, że Ukraina miała gwarancję między innymi chyba Stanów Zjednoczonych, ponieważ Ukraina miała broń atomową i zdenuklearyzowała się, bo Amerykanie bardzo chcą, żeby się wszyscy poza nimi i Izraelem wyzbyli tych atomic i w zamian za to mieli gwarancję bezpieczeństwa. No to już dzisiaj wiemy, ile te gwarancje bezpieczeństwa są warte. W skrócie nic. Putek wziął Krym, zdestabilizował sobie znaczną część reszty terytorium Ukrainy i cisza, nie? Także z jednej strony właśnie Ukraińcy przypomnieli o tym problemie, no bo to działała nie jakaś separatystyczna agentura, tylko to działała agentura Kremla.
Druga rzecz, pokazali to, co i tak wszyscy wiedzieli, ale w tym momencie jest to takie bardzo naoczne i bardzo dobitne, że... nie wiem, jak to powiedzieć, no, że po prostu likwidują ludzi, tak? Że jak ktoś jest niewygodny, to może zginąć i że robią też prowokacje, bo tutaj było bardzo ważne takie zdanie, że w tak zwanym międzyczasie Rosja zdążyła oskarżyć Ukrainę, że to Ukraińcy zabili tego Babczenko. Nie powiedzieli kompletnie dlaczego, nie zdradzili jakiegokolwiek motywu. Po co Ukraina miałaby to robić, a i tak zostali o to oskarżeni. No i teraz, ponieważ wiadomo już, że zostali oskarżeni niesłusznie, no to jakby Ukraina z definicji wygrywa wszelkie takie spory o to, że jak na przykład polski konsulat jest ostrzelany z tego granatnika, no i Rosja twierdzi, że przecież to Ukraińcy, a Ukraińcy twierdzą, że to była prowokacja rosyjska. Więc tak z definicji ludzie teraz bardziej wierzą Ukraińcom. Oczywiście w tej chwili media, często te same media, które jeszcze wcześniej się rozpisywały, jak to facet nie żyje i tak dalej, mówią, że to jest element zastraszania dziennikarzy i że tutaj nie można na to pozwolić, żeby dziennikarze byli zastraszani i że taka sytuacja, że dziennikarz, który pisze rzeczy, które są niewygodne dla władzy, że może za to stracić życie. No, zapominają przy okazji powiedzieć, że zdaje się, że kilka dni, już ponad tydzień, czyli tak kilkanaście dni temu w Wielkiej Brytanii doszło do spektakularnej, takiej samej w skutkach moim zdaniem akcji rządu brytyjskiego, tylko że zrobionego rękoma policji i rękoma brytyjskiego sądu. Tak, chodzi mi tutaj o Tomiego Robinsona, który został zwinięty z ulicy za to, że relacjonował niewygodny dla brytyjskiego rządu i przede wszystkim dla burmistrza Londynu procesu tak zwanego gagu gwałcicieli muzułmanów i za to został zwinięty i w trybie dobowym, w dobę po zwinięciu, został skazany na 13 miesięcy więzienia. Na dzień dobry został w tym więzieniu pobity, ponieważ sadzono go do albo czteroosobowej celi, albo do celi z czterema muzułmanami, którzy bardzo szybko go pobili. On praktycznie nie ma szans przeżyć tego wyroku 13-miesięcznego, więc to też jest od Brytyjczyków taki wielki sygnał, róbcie to, co chcemy, albo nie róbcie tego, co chcemy, bo jak nie, to spotkają was konsekwencje, macie siedzieć cicho. No w tym wypadku tutaj był zakaz relacjonowania tegoż właśnie procesu, w związku z tym bach, tutaj nie wolno. Teraz przeczytam dla was fragmenty artykułu na stronie RMFFM24, autor Az, tytuł Arkadii Babczenko jednak żyje, o tajnej operacji nie wiedziała nawet jego żona. Bardzo ciekawy artykuł, przeczytam go i skomentuję. Sensacyjne doniesienia z Kijowa. Dziennikarz Arkadii Babczenko, o którym wczoraj informowano, że został zastrzelony, niespodziewanie pojawił się żywy na konferencji prasowej w Towarzystwie Ukraińskich Służb Specjalnych. Poinformowało, że chodzi o tajną operację przygotowywaną od miesięcy. Mógłbym złożyć kondolencje rodzinie Arkadija Babczenko, ale tego nie zrobię. Wręcz przeciwnie, gratuluję mu trzeciego dnia życia i zapraszam do sali, rozpoczął konferencję sztabu SBU Wasyl Chrycuk. Wtedy opłakiwany od wczoraj Babczenko pojawił się żywy i niemal jak nigdy wcześniej. Według Chrycaka służby ukraińskie natrafiły na ślad spisku rosyjskich spec-służb. Zleceniodawcą zamachu na Babczenkę miał być były członek operacji antyterrorystycznych na zachodzie Ukrainy. Służba otrzymała otrzymała z wyprzedzeniem informację o przygotowywaniu zamachu na życie Arkadija Babczenkę, mówi Chrycyk. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić operację, dzięki której udało nam się zebrać niepodważalne dowody na działalność terrorystyczną rosyjskich służb specjalnych na terenie Ukrainy. Mamy udokumentowane, że do realizacji planu rosyjskich służb specjalnych został zwerbowany obywatel Ukrainy. To jest bardzo ważne, bo gdyby im się to nie udało,
to za chwilę Rosjanie pokazaliby kwity, proszę bardzo. Zwerbowany został obywatel Ukrainy, czyli dokonał tego obywatel Ukrainy, czyli to Ukraińcy go zrobili. Zobaczcie, Ukraina dziki kraj, nie współpracujcie z nimi, bo mniej więcej tak to działa. Jak jakieś wielkie imperium w dzisiejszych czasach chce skrzywdzić mniejszy kraj, to na arenie międzynarodowej robi z niego takiego dzikusa, żeby nikt się nim, za nim nie ujął. I właśnie między innymi dlatego bardzo niebezpieczne są medialne ataki Izraela na Polskę, ponieważ jeśli zrobią z nas kraj jakiś zaprzeczaczy Holokaustu i w dodatku jakichś morderców i antysemitów, to potem jeśli ktoś będzie chciał nam zrobić coś złego, to społeczność międzynarodowa się za nami nie ujmie i dlatego naszych polityków, którzy przepraszają i jakby włączają się, pomagają faktycznie w takiej polityce, no należałoby postawić co najmniej przed Trybunałem Stanu za zdradę. Tak. Kiedy otrzymał zadanie, aby znaleźć za gotówkę zamachowca, mówi Chrycuk, poprosił swojego przyjaciela z dawnych wojskowych lat, by za 30 tysięcy dolarów zamordował dziennikarza Arkadija Babczenkę, dodał szef SBU. Zobaczcie, jak niskie pieniądze za mokrą robotę chodzą. Szczerze mówiąc, myślałem, że chodzi o dużo większe pieniądze. Słuchajcie, 30 tysięcy dolarów. Nawet gdyby dolar liczyć po 4 złote, a jest w tej chwili po 3,72, to jest 120 tysięcy złotych. Tyle jest warte życie człowieka? Mało, bardzo mało. Tajemniczy G przekazał niedoszłemu zamachowcy zaliczkę w wysokości 15 tysięcy dolarów. Łącznie organizator ataku miał otrzymać od rosyjskich służb 40 tysięcy dolarów. No to cały czas nie są jakieś gigantyczne pieniądze. 10 tysięcy miało trafić do H jako pośrednika. Aha, czyli tu jest 30, a tutaj 10 tysięcy do pośrednika. Też nie za dużo, no 37 klocków za uczestnictwo w czymś takim. Kurczę. No, wiedziałem, że na Ukrainie jest bida, ale nie wiedziałem, że aż taka. Po ataku na Babczenkę H planował opuścić Ukrainę. Zobaczcie, za takie pieniądze opuścić własną ojczyznę. Miał kupiony bilet. Według wstępnych informacji planował wyjechać do Federacji Rosyjskiej przez kraj trzeci. Szef SBU podkreślił również, że H miał listę osób, które chciał wyeliminować na Ukrainie. Na liście było 30 osób. Znamy nazwiska potencjalnych ofiar, mówi Chrycak. Obaj mężczyźni H i wynajęty morderca zostali już zatrzymani. To obywatele Ukrainy i byli żołnierze. Sam Babczenko przeprosił przyjaciół, rodziny i bliskich. Osobno chciałbym przeprosić swoją żonę za piekło, które przeszła przez te dwa dni. Oleczka, przepraszam, ale nie było innej opcji, mówił Babczenko. Podziękował też SBU za uratowanie mu życia. Generalnie, wiecie, jeśli baba ma jaja, to jego życie cały czas jest zagrożone. Różnie może być. Jeśli będzie posiniaczony, ja bym kobiecie odpuścił. Należy mu się za taki numer. Byłem przygotowywany do tego od miesiąca. Mówili mi, że istnieje spisek na mnie, że już zapłacono, o ile mi wiadomo, 40 tysięcy dolarów. Zasugerowano mi, bym wziął udział w specjalnej operacji. Zgodziłem się. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że Babczenko i jego rodzina będą mieli zapewnioną ochronę przez 24 godziny na dobę. No miejmy nadzieję, że lepszą niż polski konsulat, nie? We wtorek wieczorem pojawiła się informacja o zabójstwie dziennikarza Arkadija Babczenki w jego mieszkaniu. 41-latek miał zostać zastrzelony. W lokalu była jego żona, która znalazła babeczkę w kałuży krwi. Wezwano karetkę, podano potem informację, że mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jeszcze dzisiaj ukraińska policja opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który zabił Babczenkę. No oczywiście w cudzysłowie. Arkadij Babczenko to znany rosyjski dziennikarz, był m.in. korespondentem wojskowym, krytykował także politykę Władimira Putina, którego nazywał uzurpatorem, a o samej Federacji Rosyjskiej mówił, że to Mordor. Ciekawe, czy oczywiście chodzi mu o ten z Władcy Pierścienia, a nie ten na Mokotowie w Warszawie. W 2017 roku wyjechał z Rosji na skutek gruźb, jakie dostawał. Najpierw mieszkał w Czechach, a potem w Izraelu. O, ciekawe, nie? W ostatnich miesiącach mieszkał na Ukrainie, gdzie pracował w tatarskiej telewizji ATR. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.